Opowiem wam dzisiaj historię, czyli zobaczycie dwa materiały dzisiaj. Z Królestwa Szaleństwa i Błędni Rycerze. Sądownictwo i prokuratura. Bo pewnego dnia odwiedziłem oczywiście dwie instytucje państwowe w godzinach urzędowania i akurat w takich godzinach, w których takie okienko jest przyjmowanie interesantów, stron, dziennikarzy oczywiście. To jest takie coś, że dwie panie, bo tu i tu, pełniły tak zwane obowiązki, więc nałożyły na siebie obowiązek. No dobrze, i o to chodzi, tak? O to chodzi, żeby wyznaczyć pewnym pracownikom godziny przyjmowania interesantów, po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy są te godziny. Od razu wiemy, kto przyjmuje. I przyszedłem. Przyszliśmy z Wandą. Przyszliśmy najpierw do budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie, Królestwa Szaleństwa. I tam się okazało, że królowa Beata Elżbieta nie była zdrowa, przynajmniej o tej godzinie, co ja przyszedłem, tak jak się dniówka zaczęła. Królowa obudziła się rano, określiła swój stan zdrowia, przeszła inspekcję, mówi, gotowa jestem do wyjścia, jestem zdrowia. Oczywiście mam wybór iść do lekarza, mam wybór wziąć sobie zwolnienie, ale nie zrobiła tego, czyli zdrowa wyszła z domu, weszła do pracy. Mówi, zaczynam pracę, słuchajcie, zdrowa jestem na ciele i umyśle. No i tu się okazało, że była zdrowa, ale do około godziny 11, słuchajcie, miała niełatwość. Niełatwość miała w swoim obowiązku, czyli chora. Innymi słowy przydrafał, mówi, dzień dobry, ja do pani Beaty Elżbiety Włoch, prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie. Proszę mnie zaanonsować, już nie powiedziałem, ochroniarz. Powiedział tak, oczywiście, to ja poinformuję zdrową prezes królową, że no, ktoś do niej przyszedł, tak? No właśnie, bo ona pełni obowiązki, zaraz pana przyjmie, bo jak może inaczej? No właśnie, bo wtedy by się policjanci zajęli. No nie właśnie, i ochroniarz wrócił i powiedział, że no niestety, panie Rafale, tak? Bo oczywiście pytano pewnie ochroniarza o imię, nazwisko. Więc w odpowiedzi ja dostałem od ochroniarza, że tutaj panie Rafale, pani Beata Elżbieta Włoch jest zdrowa na ciele i umyśle. Kazano przekazać, że nie zostanie pan przyjęty w godzinach urzędowania, kiedy każdy może wejść. Na przykład tutaj Wanda mówi, a ja mogę. Tak, 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 pani może, proszę bardzo zapraszam, bo akurat nikogo nie było. Czyli Wanda weszła od razu. Po tej relacji zauważyła, że nasza pani Beata była bardzo, nazywamy to, zdenerwowana. W strachu to się nazywa, czyli ręce jej się trzęsły. Była jakby nieswoja, można powiedzieć. Nienaturalnie się zachowywała przy Wandzie. Wanda zauważyła, że ten urzędnik jakoś tak dziwnie jest jakby zrównoważony. Tak, no właśnie, to ja mówię. Bo akurat o tej godzinie tutaj pani Beata nam chorowała. Wanda zauważyła, ja zauważyłem. To poszliśmy, mówimy, to zgłosimy to, bo tutaj trzeba traktować panią Beatę, że ona zdrowa jest, tylko że nie dopełnia obowiązków, tak? No właśnie, więc ja teraz zauważyłem niedopełnienie obowiązków, bo zdrowy jestem. Wanda zauważyła i mówi, skandal, jak tu, niedopełnienie obowiązków. Ochroniarz wolał się nie wypowiedzieć, Bogusław, pozdrawiam Bogusława. Właśnie z Bogusławem teraz już się lubimy. Tak, dziękuję bardzo Bogusławie, zostali niesamowitą zmianę. Bogusław to jest Bogusław od paralizatora. Teraz już z Bogusławem się lubimy. Znaczy ja zawsze lubiłem wszystkich. Tylko że Bogusław już tak z szacunkiem oczywiście, bo wtedy to raczej nie był szacunek, i był paralizator. Teraz jest szacunek, widzicie? Znaczy uczciwe postępowanie teraz nagle z Bogusławem, widzicie? No i właśnie, i tam był jeszcze Michał, policjant. Z kolegą mówię, Michale, to teraz czas na ciebie tutaj, popatrz. Słyszałeś, niedopełnienie obowiązku, Michał, co robisz? To Michał nic nie zrobił. To mówię, kurde, Michale, no jedziemy zgłosić tutaj na zdrową jednostkę, która nie dopełnia obowiązku. Właśnie, Michał, to na ciebie też mamy zgłosić. Chwilę z Michałem porozmawialiśmy. Miło było ogólnie. I oczywiście zauważyliśmy też przy okazji niezdrowie psychiczne u dwóch pań w biurze obsługi interesantów. Naprawdę, słuchajcie, bo mówię tak, z kim mogę porozmawiać? Mówię, no nie, bo z kimś mogę, no, że nie po to przychodzę, słuchajcie, do sądu, żeby skończyć rozmowę na ochroniarzach i dwóch policjantach, tak, no.
Jeden pomysł to udać się do biura obsługi interesantów. Dwie Magdaleny tam siedzą oczywiście. A kolejny pomysł to jeszcze był z kim? Z kim możemy tu porozmawiać? Było takie hasło. No właśnie. Dyrektor? Nie, dyrektor nie przyjmuje. Dziennikarza? Nie, nie przyjmuje. Dobra. Z Moniką Kaczmarek, tam od prezes. Czy też będzie nie dopełniać obowiązków? No właśnie, tu się okazuje, że Monika nie zejdzie. No właśnie, do kogo tu iść, bo chcemy zobaczyć kogoś z sądu, tak? Porozmawiać, co tutaj się wyrabia tam na górze. Poszedłem do Magdaleny. Dzień dobry, pani Magdalenko. Chciałem się dowiedzieć. Kontakt z dziennikarzem. Kto u was ma taki coś jak kontakt z dziennikarzem? Pierwszy kontakt, może tak, pierwszy kontakt był już panie, to już nie chcę. Mówię, pierwszy kontakt. No i właśnie, właściwie nie zadałem już kolejnego, drugiego pytania, trzeciego, czwartego, bo pani Magdalena oczywiście powiedziała wszystko na piśmie, panie Rafale. Jak pan chce się skontaktować z kimś, to oczywiście tak, odpowiem, ale wszystko na piśmie. Mówię, pani Magdalenko, jestem teraz, może coś, gdzieś, coś, osoba tylko, nazwisko, telefon, coś. Dziennikarzom, nie można odmawiać. Prawo dziennikarskie, a pani Magdalena sięgnęła po sławkę. Przyszli ochroniarze oczywiście. Bogusław przyszedł. Mówię, moment, moment. Wszyscy stali, słuchajcie, fajnie było, bo wszyscy stali i nikt mnie tam nie szarpał. Mówię, dobrze, pani Magdalena, tu tutaj jakiś wirus panuje chyba. Jak można, mówię, wzywać ochronę po pierwszym pytaniu i w takim pytaniu? Miło! To sobie wyobraźcie, że podchodzicie gdzieś, miło zadajecie pytanie i za chwilę się ochroniarze pojawiają. To poszedłem do drugiej pani Magdaleny. Pani Magdaleno, mówię, no właśnie, co tu z wami się dzieje? Wychodzę, wychodzę. Wszyscy czekają, już wyjdę. Mówię, wychodzę, ja już naprawdę mam jedno pytanie. Mówię, kto u was? Proszę podnieść słuchawkę, proszę, proszę, proszę. Pani Magdalena oczywiście w odpowiedzi, proszę wyłączyć kamerę, nie rzucę sobie nagrywanie, proszę wyłączyć kamerę. Mówię, więcej nic, no dobra, mówię, wyszedłem. Mówię, no niezłe zdrowie, popatrzcie się, wszyscy przyszli zdrowi do pracy. No nie? Nagle w pracy o jednej godzinie zauważyłem niełatwość w sobie. Odrzucenie znalazłem. Projekcję na... O właśnie, nie, proszę wyjść, proszę wyjść. Paranoję. Mieli chwilową paranoję względem, no co? Właśnie projekcja chyba na imię, nazwisko, tak? Na mnie. Rafał przyszedł. Proszę bardzo, Rafał przyszedł. Co mamy zrobić? Nie możemy przetrwać, nie mamy wyboru. Proszę odmówić, proszę wezwać ochronę. No właśnie, pojechaliśmy z Wandą zgłosić do uczciwej prokuratury rejonowej w Jaworznie. Tak, znowu chciałem spełnić swój obywatelski obowiązek, tak zwany, mówi się obowiązek. Właściwie jak zobaczysz przestępcę, nie możesz tak bezrefleksyjnie odejść, człowieku, bo jakbyś tak, widzisz, zauważył, to ten człowiek może i by to robił, bo jak tobie zrobił, to może innym też robi. No i właśnie, taki pomysł, że może by sprawdzić, czy pani prezes też tak niektórym robi, bo też widziałem, że Tomkowi też tak zrobiła, mnie wielokrotnie robiła. Ja mówię, no niezdrowie psychiczne, to albo zdrowie i nieobowiązkowość, tak? Na dwoje babka wróżyła, zobaczcie się, bo tutaj nasza prezes wyjdzie albo psychicznie chora, albo zdrowa i przestępca. To jak na takim stanowisku, to mi się wydaje, że bardziej przestępca, czy bardziej zdrowa, bo jak się przestępstwo robi przy policjantach i ochroniarzach jeszcze w Andzie i mówi się, nie będę przyjmować w godzinach przyjęć moim ustawowym obowiązku. Kogo tutaj? Jednego sobie wystarczy, że nie przyjmę. To jest już jest, proszę bardzo, zuchwała przestępczość, można powiedzieć, naszej pani Beaty Elżbiety Włoch. Dlatego, że pani Beata ma immunitet, no, to naszym prawem jest jedynie się przyglądać oczywiście, tak? Bo po to jest immunitet, żebyśmy się tylko przyglądali, więc pani Beata na tyle jest zdrowa, że wybrała akurat to, tak? Bo pani Beata jakby wybrała przyjęcie mnie, to by dopełniła obowiązku i w raporcie było tak. Nikomu dzisiejszego dnia nie odmówiłem, proszę bardzo, przyszło dwóch, wyszło dwóch. Ten chciał ze mną, proszę bardzo, ze mną od godziny do godziny w czwartki. Tak, tak, to ten był ze mną, ten był, nie był ze mną. Właśnie, to co teraz robimy w tym raporcie? Oczywiście taka odmowa, to pamiętacie, teraz możesz sobie wymyślić, co chcesz.
Na przykład zarządzanie 5 przez 22. Na przykład. Czyli tutaj musisz znaleźć cechę w panu Rafale, że tutaj się będzie odmawiać. A że tak powiem, paranoik ma taką cechę. Czyli właściwie teraz będzie projektował wszystko przeze mnie. Panie Rafale, normalnie by pan wszedł, tak? Ale że, proszę zobaczyć, mamy dowody na pana z roku chyba 2021 i wcześniej, może i teraz też mamy dowody, nie? Właśnie nie wiem, jakie dowody mają. Proszę pana, i te dowody wskazują, pani Beata zracjonalizowała to, że w tym przypadku oczywiście w pana, nie wiem, pani Beata będzie odmawiać. Ja mówię, do kiedy tak, do kiedy? Oni by wtedy powiedzieli, wszystko od pana zależy, panie Rafale, bo jak się pan poprawi, jak pan będziesz jak Wanda, jak pan będziesz jak pani sekretariatu, jak pan będziesz, tylko nie jak pan będziesz, jak pan będziesz. Czyli jak pan będziesz taki jak teraz, pani Beata, ustawa pozwala na odrzucanie interesanta, dziennikarza. Bóg wie. Jak nawet górnikiem bym był prezydentem, to też raczej by mi odmówiła, no nie? Bo tak sobie pomyślałem. Powiedzcie się, jak ja bym był prezydentem Polski. I pani Beata o tym by wiedziała. Tak. No właśnie, zawód się zmienił tylko, tak, no właśnie, jutro jestem, od jutra, od czwartku właśnie. Tutaj pani Beata by się dowiedziała i ja bym tam przyszedł. Pani Beato, bo pani Beata przyjęłaby mnie czy nie? Też by musiała odmówić, bo co się zmieniło? Nic się nie zmieniło w paru Rafale, tylko zawód się zmienił. To dlaczego miałaby mnie przyjąć, jak się tylko zawód zmienił? Widzicie? Ja jestem chyba niezależny od zawodu, chyba że zależny od zawodu, bo mówię, jakbym był nawet prezydentem miasta. No właśnie, na przykład mógłbym zostać prezydentem miasta, takim wirtualnym na przykład. Czemu nie? Możemy mieć też równoległą prezydenturę internetową na przykład. Zwykłym po prostu prezydentem. Tak wyszło, że pan Paweł Sydber powiedział, panie Rafale, to będzie pan na 3 dni na przykład naszym prezydentem, dobra? Ja mówię, spoko oko. Mówię, a do pani prezes Beaty wejdę. Prezydenta chyba przyjmie. No i właśnie, czy by mnie przyjęła. Albo, jeszcze lepiej. Tuż przed świętem państwowym to by było dobre, jakby pan prezes Silbert mianował mnie na czas tam defilady święta państwowego. Kto będzie na święcie państwowym? Oczywiście będzie Beata Elżbieta Włoch. Prokuratury zaprosimy i zaprosimy tutaj sądownictwo i policjantów zaprosimy, panie Rafale. No właśnie, po tych koktajlach, rozmowach i przemówieniach potem jest panel dyskusyjny i oczywiście chyba zawsze można rozmawiać, widzicie, zawsze można rozmawiać, no właśnie to... Jakby mnie tak posadzili obok prezesa pani Beaty Elżbiety Włoch. Ciekawe jakby się siedziało, bo ja bym się siedział, bym się cieszył, że siedzę koło prezesa Dumy. Po raz pierwszy, kurde, kobieta widzę na oczy. Mówię, jak fajnie. No właśnie, to ja bym się tak do każdego uśmiechał, bo to święto. A pani Beata też by się do mnie uśmiechała, jakbym coś zagajał, bo to jest miłe. Czekałem, zanim się wszystko rozpocznie. Mówią, pół godziny opóźnienia, ale siedźcie. Każdy z każdym rozmawia, oczywiście. Pani Beato, właśnie mamy pół godziny. Co tam słychać pani w pracy, pani Beato? Jak tam służba mija? Chyba bym nie odmówiła. A wasz sąd, to podobno słyszałem, że jest prawy, sprawiedliwy, etyczny, to właśnie. Tak, oczywiście. Dziękuję, panie Rafale, dziękuję. Wszystko w pracy, w porządku, oczywiście. Słyszałem, że tam w tym sądzie to nie wszystkich pani obsługuje, pani Beato. No właśnie, widzicie, to już musiałem powiedzieć, no tak, panie Rafale, niech sobie pan wyobrazi, panie Rafale, co jest takiego, że normalnie, patrz pan, w całej Polsce to wszyscy przyjmują, aż pewnego dnia napisałem sobie tak i mogę sobie jednego nie przyjąć w Polsce, właśnie, panie Rafale, akurat pan, no niech pan popatrzy i coś panu powiem, nie ma adwokata, co by to panu cofnął, panie Rafale, to ja mówię, jak się to cofa? Ja, może to zależy ode mnie, może. Co musiałoby się wydarzyć, pani Beato, żeby pani to cofnęła i żeby mnie przyjęła już do tego gabinetu? W godzinach przyjęć dopełniła obowiązek. Panie Rafale, niech pan napisze pismo. Właśnie. A z jakiego powodu? Bo pana zachowania, bo pan obrażasz ludzi. Bo pani Beata musiała powiedzieć, że ona w ogóle jak patrzy na mnie, to ja obrażam ludzi. Obrażam i zjawił się czwartek z Wandą. Nie przyjmę, bo on obraża ludzi.
Nie przyjmę, bo właśnie musiałem sobie zobaczyć zarządzenie 5622. Jakbym tych warunków nie spełnił, bym był taki jak każdy chyba, jak pani Beata. Tylko że ja akurat jestem wybitny, proszę bardzo. I pani Beata oczywiście, no cóż, może odmówić ze względu na takie zachowanie. No właśnie, chociaż sama obsługuje przestępców, bo ten ośrodek, gdzie obsługuje pani Beata, jest stworzony dla typowych przestępców w najgorszych mieście, takich, co trzeba izolować. No właśnie, pani Beato, no właśnie, to nie dość, że ja taki jestem, to jeszcze podobno mnie trzeba izolować. Tam pracownicy mówili i niektórzy to bardzo chcieli, to dalej chcą. Z panią Bradą sobie można rozmawiać. No właśnie, a my pojechaliśmy z Wandą zgłosić taki przypadek paranoi do błędnych rycerzy. No i krótko byliśmy. Krótko byliśmy, bo pan zapytał nas o imię, nazwisko, kto przyszedł. Kto przyszedł zgłosić taki dzień, że właśnie. I myśmy podali imię, nazwisko, a pan wszedł. No i tak się ze mną zastanawiamy, kurde, jak to, że stróż nas pyta o nazwiska, bo to jest taki warunek do przyjęcia, czy co? Nie wiem, no zapytał, to podaliśmy, dobra. Ale potem mówimy, no przecież wcale nie trzeba, tylko mówimy do prokuratura, skargę do protokołu, tyle. To się okazuje, że podaliśmy nazwiska i. Prawdopodobnie to była pani wice, czyli pani Katarzyna, która tym razem zrobiła podwójnie jak pani Beata. Usłyszała dwa nazwiska, proszę bardzo. Wanda i Rafał. Powiedz tam ochroniarzu, Wandzie i Rafałowi, nie zostaną przyjęci na dzisiejszym dyżurze, oczywiście, tak? Tylko że przypominam, że Olga, prokurator rejonowy, szef, to oni mi odpisali na pismo, że wręcz ja im przeszkadzam, bo oni mają dbać o ofiary pokrzywdzone przestępstwem. No właśnie, to my, taki z Wandą, właśnie zostaliśmy ofiarami przestępców. Raz, dwa, potem znowu nie byliśmy przyjęci, widzicie? My jesteśmy tak nieprzyjmowani. Oczywiście to jest wszystko no, z umysłu, tak? Więc właśnie sami sobie możecie zobaczyć, kto tu zdrowym. No właśnie, i pytanie, czy chcemy tego dalej. Mi się tak wydaje, że jak nic z tym nie zrobię, to ja tak do końca życia przecież mogę tak. Bo ci kiedykolwiek bym nie poszedł do sądu czy do prokuratury, to ci odmówią mi i na jakiekolwiek odwołanie, to chyba adwokat. Panie Rafale, przegrał pan znowu, pan przegrał. Panie Rafale, tego się nie da naprawić, nie da się naprawić. Cud musiałoby się stać, a pan Rafał mówi, wszystko może być przekształcone w pozytywny sposób i te panie też. No właśnie, tylko że one mają niełatwość, a to tworzy choroby, proszę bardzo, obawa i strach zabija im umysły, te właśnie, i w tym zabitym umyśle decydują. No bo sobie wyobraźcie, prokurator czy sędzia sobie pracuje, zadowolona, sobie nuci, fajna muzyczka leci. Kurde, jaki mam fajny dzień w pracy. Nie, wchodzi sekretarka i mówi, pan Rafał przyszedł. No, a tak się nuci. O, pan Rafał przyszedł w moich godzinach. Proszę mu odmówić. No właśnie, to no, fajny dzień w pracy. Fajny dzień w pracy. To ona musiałaby zapomnieć. A ona wtedy musiałaby obniżyć nastrój, oczywiście, wystraszyć się, zdecydować, szybko zdawać. Proszę odmówić. Pani Moniko, proszę odmówić. Pani ochroniarzu? No i właśnie. Co powiedział ochroniarz? Bo chwilę potem ochroniarz wzywał policję na nas, po prostu tak siedzieliśmy i chcieliśmy od tego ochroniarza. Mówię, panie ochroniarzu, już raz nie pan ten komunikat przekaże, no bo to mówię, zanotuję sobie coś. Mówię, wzywam policję. Ja mówię, nie wiem, mówię, tam wirusy panują jakieś, tam są wirusy umysłowe, dosłownie. Wirusy umysłowe, proszę bardzo. A wirusy umysłowe potem, widzicie, obrabiają las. To ja mówię, nie, to tak nie ma, mówię, żeby tak to było, więc trzeba wszystko odblokować. No mówię, tutaj trzeba odblokować te wejścia, odblokować tą drogę, wyrazić się do nich z uczciwością, do tych nieuczciwych. I tak wygląda rozwój, że rozpuszczamy tych nieuczciwych. Rozpuszczamy im te stare przekonania, ten strach, bo oni się boją zmierzyć z własnym strachem. To są ludzie strach i obaw, mówię. Choroba cywilizacyjna, paranoja, a tam są rybki, taki przedstawiciele. Kto by przypuszczał, zobaczcie, kto by przypuszczał, że pójdziesz sobie do prokuratury, tak? Jeszcze nic, a oni ci mówią, że tutaj tego nie przyjmą i tego nie przyjmą.
To jakby ktoś po nas przyszedł, czy tam przed nami, to by go przyjęli. Tak, no właśnie, kwestia, mówi imię, nazwisko. To jest dyskryminacja, to jest paranoja. To jestem. Jestem chyba na hasło Rafał Stępniak, persona non grata. Popatrzcie się, widzicie, jak fajnie to mówię. To ja nic nie muszę robić, oni sami to sobie robią, bo kto by przypuszczał, że w godzinach pracy, jakby tak zapytała prezesa, panie prezesie, w przyszłości kiedyś będzie tak, że przyjdzie do pana taki człowiek w godzinach przyjęć. Pani go nie przyjmuje. Zgaduj, zgadula, dlaczego pani mu odmówiła? No mówi, nie, no przecież jak to, jakby nie znała tej całej historii. Taki nowy prezes, o, jakbyście poszli do nowego prezesa. Ona mówi, przecież wszystkich przyjmuje, ale dlaczego pani nie przyjęła takiego człowieka? Po prostu mówi, jak nie przyjęła, przecież wszystkich przyjmuje. No ale dlaczego by pani nie przyjęła tego człowieka? Nie wiem, czy by wymyśliła. To musiała powiedzieć, bo on w rozmowie obraża i... No właśnie, przestępca przyjdzie, tak? Dlaczego pani nie przyjęła? To ludzie sobie nawet mogliby nie wyobrazić, dlaczego można nie przyjąć, a to oczywiście możecie się dowiedzieć dlaczego. Dlatego, że pan Rafał zaczął dzwonić i wypytywać o definicję. No prawda. Jak tam prawdziwie robicie? Ja mówię, wykryłem tam paranoję i działanie w skurczu. Wystraszyli się ekspansji, to już można powiedzieć. Ujawnieni po całości. Awe. Eu canto nas alturas, a minha voz é retinida, porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida. Porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida. Eu canto nas alturas, a minha voz é retinida, porque eu sou filho de Deus. Tenho a minha mãe querida, porque eu sou filho de Deus e tenho a minha mãe querida. A minha mãe que me ensinou, a minha mãe que me mandou. Eu sou filho de vós, eu devo ter amor. Eu sou filho de vós, eu devo. Que me ensinou, a minha mãe que me mandou. Eu sou filho de vós, eu devo ter amor. Eu sou filho de vós, eu devo ter amor. Com amor tudo é verdade, com amor tudo é certeza. Eu vivo neste mundo, sou estando bem perto de mim, junto a mim é prenda minha. Estando bem perto de mim, junto a mim é prenda minha. A minha mãe é a lua cheia, é a estrela que me guia. Estando bem perto de mim, junto a mim é prenda minha. Estando bem perto de mim, a riqueza todos têm, mas é preciso compreender. Não é com fingimento, todos querem merecer. Não é com fingimento, todos querem merecer. A riqueza todos têm, mas é preciso compreender. Não é com fingimento.